Przybyłam do Myślenic motywowany potrzebą doraźną, kampania wyborcza. Parę tygodni do dnia głosowania. Z 7 na 8 czerwca zapadnie cisza wyborcza i do tego dnia, do tego czasu, ilu zdołamy przekonać, a może zaledwie poinformować naszych rodaków w tej okolicy, że można nie wybierać między dżumą a cholerą, że można wybrać Konfederację, tyle ugramy. Rodacy nas zmierzą i zważą. I zobaczymy, jak ten pomiar wypadnie. Wybory w roku 2024, drugie już, poprzednie samorządowe, czy mają sens? No każdy poważny patriota musi od czasu do czasu popaść w lekką desperację i zwątpić, czy w ogóle ma sens udział w tej procedurze, no bo cytując klasyków, gdyby wybory demokratyczne miały cokolwiek zmienić, to już dawno byłyby zakazane. Ja nie jestem demokratą. Ja nie jestem demokratą wierzącym. Ja jestem demokratą praktykującym z konieczności. W czym dostrzegam tę wyższą konieczność? Uważam, że nie należy oddawać walkowerem. Że nie należy oddawać pola, nie należy gwarantować monopolu tym, którzy się odnajdują doskonale w demokracji, jak w mętnej wodzie. Nie należy oddawać walkowerem. Czy Eurokołchoz, to jest mój projekt? Nie, wręcz przeciwnie. Ja chciałbym nie tyle Polskę wyprowadzić z Eurokołchozu, ile Eurokołchoz wyprowadzić z Polski. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili do poważnego traktowania i ostrego pojmowania takich pojęć jak niepodległość i suwerenność. A tego w naszym imieniu z głupoty lub i podłości wyrzekli się rządzący w Rzeczypospolitej Polskiej. Oni abdykowali z rządzenia. Oni scedowali swoje obowiązki i prawa na rozmaite inne organizacje, instancje, instytucje. Zagraniczne, międzynarodowe. Nie chcą rządzić. No i rezultat jest taki, że rządzą inni. Kto dokładnie, nie wiadomo, no bo wiadomo, że za fasadą demokracji rządzą mafie, służby i loże, ale te mafie, służby i loże do fasady delegują do telewizora takie postaci, jak na przykład pani Reichsführerin von der Leyen, która została wybrana na przewodniczącą Rady Komisarzy Eurokołchozowych, niestety większością zaledwie 9 głosów. A byli tam przecież w liczbie ponad 50 eurodeputowani z Polski. I wśród tych 50 cała masa eurodeputowanych, którzy prezentowali się Polakom jako dobrzy patrioci. I to oni oddali głosy na panią von der Leyen. Nie mówię o komunie, postkomunie, o tych zadeklarowanych sprzedawczykach, mówię o tych szumnych patriotach. PiS z Solpolem wybrali Polakom panią von der Leyen. Nie sprzeciwili się następnie żadnemu z projektów, które w tej chwili oprotestowują. Maszerują, parę dni temu maszerowali w Warszawie. Na przykład Mateusz Morawiecki maszerował w proteście przeciwko temu, co sam na Polskę sprowadził, mianowicie Zielony Ład. Przewodniczący Solidarności Duda gromko przemawiał, no między innymi przeciwko temu, co sam wcześniej podpisał, mianowicie taki projekt, że ostatnia kopalnia w Polsce zostanie zamknięta do połowy stulecia.
No więc widać, że ci, którzy do tej pory Polskę reprezentowali, albo są zdrajcami, albo są nieudacznikami, albo naprawdę chcieli zachować tę suwerenność, niepodległość, tylko im nie wyszło, no to szkoda, albo też mają w szczerym poważaniu to właśnie i dlatego wolą nie być Polakami, tylko być eurokołchoźnikami. Wszystko jedno, z jakich motywów, ważne, żeby w tym następnym europarlamencie byli jacyś Polacy, a nie eurokołchoźnicy. I żeby ci Polacy mogli we współpracy z przedstawicielami innych narodów, tymi, którzy, tak jak my, nie chcą zaorania rolnictwa, nie chcą zasypania górnictwa, nie chcą paktu migracyjnego, nie chcą dyrektywy budowlanej, czyli wywłaszczeniowej na raty, nie chcą tęczowej propagandy, nie chcą dyktatu niemieckiego ani żydowskiego, żebyśmy razem z nimi mogli utrzymać, uchwycić mniejszość blokującą w europarlamencie. No i to już będzie coś. Na razie nie ma nawet tej mniejszości blokującej, dlatego że patrz wyżej, jeździli, mogli wetować, nie zawetowali. Teraz grozi nam, że pojadą tam do eurokołchozów liczniej ci, którzy nawet już nie kryją swoich intencji, nie owijają w bawełnę i mówią o tym, że z tego prawa weta to trzeba zrezygnować, bo inaczej nie da się utrzymać projektu eurokołchozowego. Ja się bardzo cieszę, że pod pewnymi warunkami tego projektu nie da się kontynuować, bo to jest zły projekt. To jest projekt, do którego Polaków podstępnie zwabiono, mówiąc o swobodzie podróżowania i swobodzie prosperowania, ale teraz mowa jest o wspólnej armii, Wehrmachcie eurokołchozowym, mowa jest o pakcie migracyjnym, a co to jest pakt migracyjny? No to jest perspektywa taka, która już się ujawniła, już jej skutki się objawiły w całej pełni w innych krajach. Ostatnio w Anglii, parę dni temu odbyły się wybory i tam w niektórych gminach, starych angielskich miastach Angolii przegłosowali muzułmanie i bardzo rozgłośnie to świętowali. Więc jeżeli to wszystko, co już zostało zadeklarowane, tak, że węgiel nie, chociaż Polska na węglu leży, ale mamy napędzać, oświetlać, ogrzewać nasz kraj wiatrakami do mielenia ptaków, tak długo jak te wiatraki oczywiście są z niemieckiego demobilu. Że pakt migracyjny, że wszystko dla frontu ukraińskiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tylko w ubiegłym roku zafundowaliście Ukraińcom w Polsce 5000 mieszkań. Piechotą nie chodzi. 5000 mieszkań. Wszyscy mają tutaj własne mieszkanie, są zadowoleni z życia i dlatego lekką ręką możemy rozdawać mieszkania przybyszom z obcych krajów. Tak? A to tylko mieszkania. Ja nie mówię o całej reszcie socjalu. Nie mówię o sferze obronności, bezpieczeństwa, o czym może będzie okazja później mówić. Nie ma bezpieczeństwa, jest powszechne niebezpieczeństwo sprowadzane na naród polski przez rządzących. Właśnie pod takim pretekstem, że rzekomo dla Polski najważniejsze jest, żeby Ukraina jak najdłużej walczyła z Rosją. Nie, to nie jest nasza wojna. I w ogóle kilka takich haseł mam dla Państwa, żeby jasno zdefiniować moje stanowisko polityczne, tych, które w poprzednich latach były istotne, były kluczowe. Więc stop segregacji sanitarnej. No nie pomyliliśmy się w tej sprawie. Stop ukrainizacji Polski. Stop banderyzacji polskiej racji stanu. Nie pomyliliśmy się w tej sprawie. To nie nasza wojna.
Nie, to nie jest nasza wojna. Ta wojna nie trwałaby 2 tygodni, gdyby nie zasilanie z Polski i poprzez Polskę. Przez Jasionkę Rzeszowską, linię kolejową, paliwa, smary, amunicja, czołgi, samoloty. Polska będzie potrzebowała armii, ale na zupełnie inne wojny. Właśnie na wojnę z Wehrmachtem eurokołchozowym i właśnie na wojnę z upadłym państwem ukraińskim, które będzie potrzebowało przekierować gniew narodu ukraińskiego na jakiegoś winowajcę tych nieszczęść, które Ukraińców spotkały w ostatnich latach, no bo bądź to bądź 500 000 ich poszło do ziemi, a ani Krym, ani Ługańsk z Donieckiem nie wrócą pod jurysdykcję Kijowa i to nie dlatego, że ja tak sobie życzę, tylko po prostu dlatego, że nic na to nie wskazuje. W Warszawie za nasze bezpieczeństwo odpowiada minister obrony narodowej, który ma gotowy plecak ucieczkowy i minister spraw wewnętrznych, który ma pogłos. Taki jest stan bezpieczeństwa narodowego, a zastępca przewodniczącego Komisji Służb Specjalnych w Sejmie w poprzednim tygodniu chyba zapytany gdzieś w mediach o działanie służb sojuszniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powiedział, że to nie jest problem z jego punktu widzenia, bo sojusznicy jak coś ustalą, to na pewno poinformują. Tak traktują bezpieczeństwo narodowe ci, którzy stoją na narodu czele. Marszałek Hołownia zamierza wdeptać w ziemię Włodzimierza Putina. Ministerstwo Klimatu ma w swoim kierownictwie osoby, które chcą o 90% zredukować emisję dwutlenku węgla. Wszystko to są, proszę Państwa, wszystko to są naprawdę brednie. Wszystko to są takie same bzdury jak za tamtej komuny. Za tamtej komuny byli Marx, Lenin, Łysenko, geniusz przodującej nauki radzieckiej i teraz jest Schwab, Harari, Gates i Greta Thunberg, która teraz już przestała być modna, dlatego że ona z kolei potępia ludobójstwo żydowskie na Palestyńczykach w Gazie. W związku z tym nie będzie miała pomników, ale już zdążyła trafić do podręczników do języka polskiego w polskich szkołach. Z tych podręczników języka polskiego zniknąć mają natomiast Staś i Nel, ponieważ ten reżim eurokołchozowy na naszym poziomie walczy z takimi tekstami kultury, jak w pustyni i w puszczy, bo to jest kolonializm, rasizm i w ogóle wywyższanie się Stasia ponad Kalego jest nieuzasadnione, bo powinniśmy zmierzać w stronę multi, kulti, szczęśliwego społeczeństwa, bo już nie narodu przyszłości. Szanowni Państwo, mówię o tym w Myślenicach. Natłok wrażeń, kiedy tu przyjeżdżam, nie mogę nie myśleć o akcji świętej pamięci Adama Doboszyńskiego z lat 30. I świetnie pamiętam, jak był Adam Doboszyński, poza tym, że został więźniem i sanacji, i więźniem reżimu postwrześniowego, reżimu Sikorskiego, i został wyautowany i spostponowany, a na koniec został wreszcie zamordowany przez komunistów, a po śmierci jeszcze jest mu wymierzany wyrok śmierci cywilnej, jest bowiem wyszydzany. Jest wyszydzany. Jest w głównym nurcie
poprawności politycznej kłaniam się księdzu. Jest w głównym nurcie poprawności politycznej, na straży którego stoją media mainstreamowe, jest w dobrym tonie mówić o Doboszyńskim i marszu na Myślenicę z przekąsem. Co najmniej z przekąsem. Jest w dobrym tonie uśmiechnąć się protekcjonalnie. I tacy wybitni Polacy, wybitni wieszczowie narodu, nie wiem czy narodu, ale na pewno inteligencji polskiej, jak dajmy na to Czesław Miłosz, który wielkim poetą był, ale nie był politycznie rozgarniętym człowiekiem, no to właśnie budowali swoją odrębność, indywidualność, oryginalność, między innymi na szydzeniu z Doboszyńskiego. Ja myślę, że teraz po latach i właśnie teraz, w roku 2024, czas oddaje świętej pamięci Doboszyńskiemu, ostatecznie oddaje mu sprawiedliwość. On się nie pomylił. On jak sam mówił w ostatnich latach, miesiącach swojego życia, on nie pretendował do roli nieomylnego wzorca, ale z całą pewnością trafnie rozpoznawał zagrożenia. I cóż, pytanie, czy Polska odzyska jeszcze przytomność umysłu i przenikliwość działania, rozumowania w działaniu politycznym na takim poziomie, jaki reprezentował świętej pamięci Adam Doboszyński. Bardzo chciałbym, żeby nasza akcja wyborcza, żeby ta kampania z Bożą i ludzką pomocą, żeby dała rezultaty, które zasługiwałyby na życzliwą recenzję świętej pamięci Adama Doboszyńskiego. Bardzo chciałbym, żeby jeśli tam na tamtym świecie miałby dostęp online do tego, co się tutaj u nas dzieje, i jeśli by mógł śledzić nasze polskie życie polityczne, bo tu muszę zaznaczyć, że ja tak sobie to wyobrażam, że być może Pan Bóg daje taki wgląd w rzeczywistość i wierzę, jestem przekonany, czy tak rozumiem, że tam na tamtym świecie sprawy tego świata nie przestają być ważne. Bo gdyby przestawały być ważne, to nie mielibyśmy do czynienia z interwencjami osób świętych i najświętszych w nasze życie polityczne w dziejach, takimi interwencjami jak na przykład w Fatimie czy w Giedrzwałdzie. Tak? Ja wnioskuję z tych faktów historycznych, że osoby święte i najświętsze są dobrze poinformowane i żyją naszymi sprawami, także politycznymi. I starają się przychylić nam nieba, to znaczy starają się pomóc nam w tym, żebyśmy nie przegrali naszego życia doczesnego i wiecznego, naszego życia polskiego. Więc na tej zasadzie, na tej licencji wyobrażam sobie, że może Doboszyński jest już w takiej sytuacji, że może mieć wgląd w nasze tutaj papiery i w nasze sprawy. I przecież chyba charakter człowieka i jego talenta, i jego inklinacje, zainteresowania się nie zmieniają zasadniczo tylko z tego powodu, że zginął, umarł, prawda, tragicznie. Tylko to dalej jest ten sam Doboszyński.
na tamtym świecie. No więc bardzo chciałbym, żebyśmy robili takie rzeczy, z których on by się nie wyśmiewał i którymi by nie pogardzał. A co z tego wyniknie, no to od Państwa zależy. Ja się Wam tutaj, Szanowni Państwo, prezentuję i melduję do Waszej dyspozycji. Drugi na liście numer 2 z listy Konfederacji do Eurokołchozu, z tego okręgu akurat, z przyczyn politycznych i z przyczyn sentymentalnych. Przyczyny polityczne i arytmetyczne są takie, że w tym wielkim okręgu numer 10, Małopolska i Świętokrzyskie, mam nadzieję, wraz z Państwem, moimi współpracownikami, towarzyszami walki i pracy, mamy nadzieję wykręcić największą możliwą liczbę głosów dla całej Konfederacji. Mam nadzieję, że przysparzając głosów w tym wielkim okręgu, zwiększamy szansę na ten kolejny mandat, a może i dwa, dla całej Konfederacji. I to są przyczyny polityczne i czysta arytmetyka i czysta rachuba. A przyczyny sentymentalne są takie, że mam tutaj całe moje sentymenty rodzinne ulokowane, no bez mała, całe tutaj historie rodzin mojego ojca i mojej mamy właśnie w Świętokrzyskiem przede wszystkim, ale i w Małopolsce. Kiedyś to się też nazywało Sandomierszczyzna. Tutaj to jest ulokowane. No i mówię o tym i wspominam o tych sentymentalnych względach, nie dlatego, że to jest dla mnie jakaś legitymacja do Państwa, ze strony Państwa zaufania, tylko że to jest dla mnie zobowiązanie, tak? Że stając tutaj w szranki, chciałbym no, nie wypaść blado i nie wypaść głupio, tak? Wobec tych, którzy tutaj nas poprzedzali. Proszę o Państwa głosy. Zapewniam, że robimy wszystko, żeby w walce z przeważającymi siłami przeciwnika, żeby ugrać maksimum. Jesteśmy w grze nie dlatego, że wierzymy w Eurokołchoz czy w demokrację w ogóle, tylko dlatego, że ta gra jest akurat na stole i gdybyśmy wstali od tego stolika, to oddalibyśmy pole walkowerem tym, którzy już dobrze wiedzą, jak używać tych narzędzi manipulacji masowej przeciwko Polakom. Program mojej kampanii, żeby Polska była Polska, nie żeby Polska była Polską, bo ona zawsze tam, jak się nazywa Polską, no to jest Polską, tylko żeby Polska była Polska, a nie eurokołchozowa, nie ukropolska, nie ukropolińska, żeby to nie był ani Stan Amerykański, ani Republika Sowiecka, tylko żeby to była Polska. Niektórzy czują się lekko zastraszeni tą perspektywą, że Polska mogłaby nie kontynuować projektu eurokołchozowego. No bo dali sobie wmówić, że nie ma życia poza eurokołchozem. Ja Państwa zapewniam, że istnieje życie poza eurokołchozem. I jaka jest alternatywa dla tego złego projektu? Alternatywą jest po prostu niepodległość i suwerenność. Te kryteria, te wartości, z którymi stojący dzisiaj na narodu czele jawnie już zupełnie się pożegnali, jeśli kiedykolwiek w ogóle mieli takie wyobrażenia. Pan prezydent belwederski Andrzej Duda 3 maja 2022 roku wyraził publicznie, rozgłośnie nadzieję na to, że nie będzie granicy między Polską a Ukrainą. I powtórzył to z naciskiem, że faktycznie nie będzie między nami granicy. Więc co do mnie, nie mam żadnych, proszę Państwa, jakichś magicznych sposobów i cudownych recept. Ja tylko i aż chcę zachowania państwa polskiego. Jestem bardzo krytyczny wobec państwa polskiego w jego aktualnym kształcie, ale chcę jego zachowania. Z tego powodu, że mi się
Morawiecki, Szydło, ani Tusk bardziej nie podobają, nie chcę wyrzekać się państwowości polskiej. Z tego powodu, że postawiłbym Andrzeja Dudę za takie słowa przed Trybunałem Stanu, nie chcę rezygnować z mojego państwa, ponieważ państwo polskie nigdy niedoskonały, ale jednak zawsze najlepszy sposób zabezpieczania wolności, tradycji, majętności, bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Nie chcę, żeby zboczeńcy uczyli moje dzieci tolerancji. Nie chcę, żeby Niemcy, Żydzi odpytywali moje dzieci z historii i sztorcowali. Nie chcę, żeby ktokolwiek reprezentujący inne państwa, inne organizacje narodowe, międzynarodowe, żeby decydował o naszym losie, żeby konfiskował naszą majętność pod różnymi pretekstami, żeby niszczył naszą przedsiębiorczość, żeby zamykał gałęzie naszej gospodarki, żeby fałszował naszą historię i żeby podstawiał w to miejsce jakieś oszukańcze, mylące dla naszych dzieci teksty kultury, czy raczej antykultury. Moje oczekiwania są zatem proste i mam nadzieję, że ta prostota jest komunikatywna. Mam nadzieję, że w ogóle może już za długo mówię, dlatego że są pewne znaki, które pozwalają nam się porozumiewać bez słów i ponad podziałami. Takim znakiem na miarę naszych możliwości jest w tym sezonie na przykład gaśnica i cieszy mnie to, że stan bezpieczeństwa PPOŚ w tym regionie można ocenić jako stojący na wysokim poziomie. W tej kampanii wyborczej podpisuję już, no myślę, że bez żadnej przesady, ale 2000 gaśnic w różnych miastach i miasteczkach naszego okręgu. I to mnie cieszy, dlatego że ani jednej z tych gaśnic ja nikomu nie wręczyłem. Moi koledzy, towarzysze nie przywożą ich całymi paletami na spotkania. Te gaśnice przynoszą nasi rodacy z własnej nieprzymuszonej woli i jest to pewnie taki symbol, znak na miarę naszych czasów i na miarę naszych możliwości. Co my robimy tym znakiem? No, my otwieramy oczywiście oczy niedowiarkom, którzy myślą, że Polska jest już niemożliwa. Ona jest możliwa i jest możliwa Polska, a nie jakaś tam inna. Proszę Państwa, dziękuję za cierpliwe wysłuchanie tej mojej mowy wstępnej i liczę na zadanie przez Państwa pytań, na które mogę próbować odpowiedzieć. Panie mecenasie, Pan będzie dyrektorem zamieszania. Bardzo proszę. Postaram się. Thank you.
Czy jakieś postępowania się toczą? Czy coś zostało zgłoszone do prokuratury? Czy to, żeby, chodzi o to, żeby to po prostu nie stojało, jak to się mówi, śmiercią naturalną, nie zniknęło i żeby nie było, jak z tej Polacy nic się nie stało w waszej historii, tylko żeby w końcu ci ludzie, którzy nam to wszystko robili, poczuli też, no, gniew lud, że tak powiem. Tak, bardzo dziękuję za życzliwe słowa. Trafiły do różnych prokuratur różne zawiadomienia i one nie są podejmowane, działania nie są podejmowane. Jest taki spektakularny przypadek z Rybnika, który został udokumentowany i nawet w pewnej mierze pewne fakty zostały ujawnione w toku posiedzenia właśnie zespołu Norymberga 2.0. To jest przypadek taki, przypadek reprezentatywny, bo jeden z wielu, osoby, która zmarła przedwcześnie, dlatego że była przewlekle testowana, a nie była ratowana w przedsionku szpitala, zostały złożone zawiadomienia i co? I nic do tej pory. Co trzeba zrobić, żeby ten materiał zebrany przez zespół Norymberga 2.0 nabrał wagi i żeby wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, żeby zaczęły działać w tej sprawie? No, obawiam się, że trzeba wziąć władzę, że trzeba wziąć więcej w każdym razie władzy, niż jej wzięliśmy do tej pory. Do tej pory, no, jesteśmy w mediach w ilościach homeopatycznych. Ja osobiście mam czasem ten nowy 0 minut, 0 sekund i to się przekłada na możliwość działania i skłonność działania policji, prokuratury i sądów. No, żeby użyć przykładu innego, podjąłem, kierując się poczuciem stanu wyższej konieczności, interwencję gaśniczą i każdy może zobaczyć do dzisiaj, kto tam kogo napadł, ale to ja mam zarzuty prokuratorskie i ja będę składał wyjaśnienia w prokuraturze w najbliższych tygodniach, więc to jest ciągle świat na głowie postawiony, niestety cechą charakterystyczną w wymiarze sprawiedliwości jest, przynajmniej jeśli chodzi o prokuraturę, serwilizm i koniunkturalizm. No, widzimy, że prokuratorzy, nawet prokuratorzy w pionie śledczym IPN-u natychmiast niektórzy postarali się odwracać chorągiewki na wietrze historii i na przykład wkroczyli do jednego z wydawnictw niezależnych po to, żeby tam tropić myśl o zbrodnie w opublikowanych książkach. Notabene bardzo, bardzo dziękuję niezależnym publicystom, redaktorom, mediom prawdziwie niezależnym, których niestety nie jest coraz więcej, a coraz mniej. Dziękuję wydawcom. Tutaj macie Państwo jednego takiego wydawcę, który no, kopie się z koniem i na razie jeszcze nie poszedł pod wodę, więc nie dopuśćcie Państwo do tego, żeby zniknęły te ostatnie enklawy niezależności. Zespół Norymberga 2.0, działający w poprzedniej kadencji parlamentarnej, zgromadził szeroki materiał dokumentacyjny. Ukazały się publikacje, zeszyty norymberskie, wyszło ich parę i one zawierają materiały z kolejnych posiedzeń naszego zespołu. Tych posiedzeń było kilkanaście, no ale żeby zabrał się za to prokurator, jeszcze raz powiem, trzeba wziąć władzę. Proszę o kolejny pytanie. Daniel Salowa, Zmodzież Rolniczy na Dość Wojny Rosji Polskiej. Panie Grzegorzu, chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować za przysyłanie do mnie na jednostkę bezpośrednią zawodową wszystkich PiS na Śląskę tutaj w sprawie gnębienia z przymusu szczepień. I teraz mam takie pytanie, czy ci przełożeni, w cudzysłowie, bo to nie są przełożeni, można powiedzieć, wykonywali ślepo rozkazy na nagrody, za wnioski, po prostu się sprzedawali i nas gnębili.
proszę pana, patrz wyżej. To samo. Trzeba wziąć władzę. Selekcja negatywna, która nabrała rozmachu w wojsku, w policji, w służbach w ostatnich latach, no właśnie w tej pięciolatce pandemii i wojny, jest przerażająca. To, że sukces zawodowy, karierę osiągnęli ci, którzy mieli najbardziej giętki kręgosłup i mało, że sami wykazali się giętkością kręgosłupa, ale innym kręgosłupy łamali. Stare wojsko rugane przez ludzi niegodnych nosić mundur żołnierza polskiego. Słyszałem to na własne uszy, bo dotarły do mojej wiadomości nagrania z takich sytuacji. Ruganie, powtarzam, starego żołnierza i to czasem wojska starego, nie tylko w kraju wysłużonego, ale także i na misjach, ludzie, którzy dosłownie dawali krew, którzy widzieli krew swoich kolegów, albo sami rzucali papierami, albo byli rugowani z wojska pod pretekstem niezamaskowania, nie zaszprycowania. To jest zdrada. To jest zdrada, dlatego że to miało wpływ na radykalne obniżenie zdolności bojowych Wojska Polskiego. A jeśli do tego dołożymy powszechne rozbrojenie polskiego żołnierza na potrzeby państwa ukraińskiego, no to jeszcze raz zdrada, proszę państwa. I zgadzam się z panem, że tacy ludzie nie tylko nie powinni sługiwać wojskowo, nie powinni mieć odpowiedzialności za polskiego żołnierza, ale powinni stawać przed sądami i trafić do więzień. No, ale nie trafią, dopóki ich zwierzchnicy będą szykować jeden plecak ucieczkowy, a drugi będzie jako najważniejsze wydarzenie, jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim życiu, będzie wspominał, to mam na myśli Andrzeja Dudę znowu, jak to, prawda, głęboko sobie patrzyli w oczy z generałem Hodgesem. To jest, proszę państwa, elita władzy, która nie kryje się z tym, i to PiS-PO, PSL, SLD, Solpol, wszyscy z przystawkami, że lojalność wobec towarzyszy amerykańskich jest dla nich najwyższą powinnością i najwyższym rozkazem. I ma to wymiar nie tylko propagandowy, ale ma też wymiar strukturalny. Lepszy przykład niż wykład. Do struktury dowodzenia. Do dowództwa 18. Dywizji Pancernej, stworzonej, formowanej w Siedlcach, wmontowano kilka lat temu amerykańską jednostkę wsparcia logistycznego. I to nie jest informacja poufna, gdzieś tam z niejawnych posiedzeń Komisji Obrony Narodowej, z której zostałem wyświęcony, oczywiście dwukrotnie zostałem wykluczony ze składu Komisji Obrony Narodowej, tylko gazety o tym pisały. Oni się chwalili w tym w gazetach, że super sprawa, amerykańska jednostka wsparcia logistycznego weszła do struktury sztabu dywizji. Czy państwo to rozumiecie? To znaczy, że żołnierz polski podlega rozkazom wydawanym przez ludzi, którzy nie składali przysięgi na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. No, nie podobał wam się Układ Warszawski? Mnie się nie podobał. Mnie się nie podobało to, że minister obrony PRL podlega służbowo wiceministrowi obrony Związku Sowieckiego, bo tak było w strukturze Układu Warszawskiego, że nasz minister podlegał ich wiceministrowi. I mnie się to nie podobało. I ja się cieszyłem z tego i traktowałem to jako cud wielki, że Północna Grupa Wojsk Armii Czerwonej opuściła Polskę w roku 1993. I dlatego ja się nie mogę nadziwić temu, że minęło zaledwie parę lat i tylu polskich patriotów dało sobie wmówić, że najlepsze, co dla Polski możemy zrobić, to sprowadzić wojska jakiegoś innego państwa na nasze terytorium i postawić nad naszym żołnierzem żołnierza jakiejś obcej armii. A żołnierz obcej armii, znowu lepszy przykład niż wykład,
No bo niektórzy nie rozumieją, jak to tak można, no tamto to Moskale, to wiadomo, wrogowie nasi, a to nasi sojusznicy, to czego tutaj, czego chcesz? To tylko ruscy agenci mogą narzekać na to, że Amerykanie mają dowództwo swojego korpusu w Polsce. No nie, proszę państwa, to są ważne sprawy, bo to są sprawy, uwaga, życia i śmierci polskiego żołnierza i nasze bezpieczeństwo. Oficer amerykański w nowym XXI stuleciu na kursach dowodzenia wyższych przechodzi szkolenie, które zawiera nowy element, którego tam wcześniej nie było. Wcześniej Amerykanie, to jest taka ich taki mit, ale potwierdzony w rzeczywistości, w praktyce wojennej, no one left behind, dbamy o każdego, nawet pojedynczego żołnierza, nie zostawiamy swoich, minimalizujemy straty ludzkie, prawda? Walczymy nie to, co ci tam Sowieci, ten okropny marszałek Żukow, co to prowadził, rozpoznanie bojem przeprowadzał, czyli puszczamy najpierw żołnierzy nawet bez karabinów i zobaczymy, którędy mogą czołgi przejechać przez pole minowe. A Amerykanie odwrotnie. Tam Tom Hanks i koledzy ratują, prawda, jednego żołnierza gdzieś tam sprowadzają za linii frontu w Normandii. To było i się skończyło. Teraz na wyższych kursach dowódczych oswaja się, tak mnie zapewniają eksperci, oswaja się amerykańskiego oficera z perspektywą wydawania rozkazów, które skutkować będą stratami własnymi liczonymi w tysiącach dziennie. Tak? No bo z tym trzeba człowieka oswoić, bo mógłby się jeden z drugim potem załamać, płakać w poduszkę, więc trzeba gościa oswoić z tym, że wydajesz rozkaz i kierujesz do maszynki do mielenia mięsa tysiące ludzi. Ja nie chcę, żeby polski żołnierz podlegał oficerom, którzy mają takie przeszkolenie. I mam nadzieję, że z państwa strony mam zrozumienie dla tego mojego sprzeciwu. Ja chcę, żeby polskim żołnierzem dowodził polski oficer, który ma odpowiedzialność przed swoim dowódcą, przełożonym i ostatecznie ewentualnie przed sądem. A na amerykańskiego towarzysza, który wydał jakiś rozkaz i potem coś nie poszło, tak? No to nie tylko do sądu, ale nawet mamie nie można się poskarżyć, bo no, on przysięgi nie składał na wierność Rzeczypospolitej. On przysięgał swojej ojczyźnie, prawda? No to pilnujmy tego, pilnujmy, bo jak się rozmywa zasady, prawa, rygory, no to na koniec z tym zostajemy, że rządzą nami ludzie, którzy ciągle powtarzają frazesy o niepodległości i suwerenności, ale praktykują zupełnie co innego, coś wręcz przeciwnego. Zapytałem ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, kiedy wygłaszał expose, kto w kierownictwie jego resortu ma więcej niż jeden paszport. I on odpowiedział, nawet mnie to zdziwiło, że tak od razu bez wahania, że Bartoszewski, wiceminister, ma brytyjski paszport. Państwo to rozumiecie? My mamy za naszego wiceministra, który bądź co bądź jest odrobienia interesów, tak? Mamy przedstawiciela drugiej strony. No ale znowu, na to Sikorski odpowiada, Sikorski mówi, no ale chyba pan nie ma nic przeciwko temu, bo to przecież sojusznik. No to jest ten sam sojusznik, co nas posadził na lewe sanki w 1939 roku i szereg jeszcze razy wcześniej, tak? I albo traktujemy nasze państwo poważnie, albo nie. Ludzie, którzy wracając do wyborów eurokołchozowych, ludzie, którzy jeżdżą do Brukseli z mandatem europosła z wyborów w Polsce, niestety bardzo często wprost już mówią o tym, że dla nich prymat ma prawo europejskie, że oni chcą, żeby Polska zrezygnowała z prawa weta i chcą, żeby projekt eurokołchozowy był kontynuowany i tutaj, prawda, gdzie drwa rąbią, tam wióry z polskiej niepodległości muszą lecieć. Ja się z tym nie zgadzam. Może zbierzmy kilka pytań, to wtedy moje gadulstwo jakoś tam się rozłoży na tych kilka pytań. Proszę
kolei. Pan zada pytanie, kolejne tam są jeszcze... Czy może pani pomóc mi notować pytania? O co były? Dobra. Dobra? Witam panie pośle, Darek Polska, Jedna Myślenica. Mam takie pytanie, co pan sądzi o nowopowstałym ruchu zrzeszającym całą prawicę, ruch obrony Polaków, który założył pan Kadowski, Suliński, na szeroko bieg? Dziękuję. I kolejna osoba, proszę bardzo, pan, która się zgłosiła. Jeszcze raz, Szczęść Boże, czy Tomasz Plewa, panie pośle, tak zapłacę świadectwo oczywiście, ale też właśnie do tego pytania, ja mam cztery pytania, mogę wszystkie cztery? Pewnie. Więc jedno jest właśnie tutaj jakby ciąg dalszy tego pytania. Pan poseł stworzył serię nieukończoną transformacja. Tam była operacja Trust, która jest stosowana. Czy całe te podstawy ruchu PJJ, Polska jest jedna, to nie jest czasem próba właśnie wprowadzenia tego środowiska prawicowego? To jest moje takie poważne pytanie, dlatego że część z tych ludzi, którzy są tam u podstaw tego ruchu, to rzeczywiście wygląda na to, że mogą mieć jakąś skłonność, znaczy jakąś przeszłość agenturalną, chociaż dość dobrze się z tym kryją. Czy jest to brane pod uwagę, żeby po prostu nie dać się sprowadzić gdzieś na manowce? Drugie moje pytanie dotyczy obecnej sytuacji edukacji. No jest pomysł, żeby zaorać edukację, skasować teraz jeszcze prace domowe. Czy Konfederacja, nie wiem, próbuje teraz jakoś tutaj w tym temacie zadziałać? Ja tak sobie myślę, może spróbować ich własną bronią, tak? Żeby uświadomić ludziom, że za naukę tak naprawdę biorą odpowiedzialność rodzice, a nie ministerstwo. I pan poseł głosuje z tego, że często wychodzi na mównicę i z pewnym przekazem, często przy pustej sali, ale jednak próbuje dotrzeć, media gdzieś to dalej przekazują. Czy nie być takim pomysłem, że tak jak są na przykład klasy sportowe i rodzice decydują, chcemy, żeby nasze dzieci miały więcej sportu, mniej nauki, to nie pójść po tej linii i powiedzieć, wprowadźmy taki podział. Rodzice zdecydują, czy chcą być w klasie, gdzie będą zadania domowe, czy nie. A po roku owoce tego będą, myślę, od razu takim mocnym argumentem, żeby pokazać głupotę tego nowego pomysłu. Czy jest szansa, żeby coś takiego zasygnalizować i wyjść z tym do społeczeństwa? Trzecie moje pytanie to, panie pośle, czy ma pan taką informację, że spośród ludzi służb są jacyś uczciwi ludzie, którzy otaczają pana opieką jakąś, działają na pana korzyść? No bo nie ma co się oszukiwać, że to, co pan robi, jest w poprzek wielu interesów. Więc takie pytanie, czy są jakieś sygnały od uczciwych ludzi, bo są tam na szczęście ludzie uczciwi? I czwarte moje pytanie to też kwestia tego, jak sprytnie ucięto te zbiórki, które po całej akcji z gaśnicą były, gdzie widać było, że ogromna ilość społeczeństwa popiera pana postawę, ale sprytnie to ucięto. Czy nie ma szansy wyjść z jakąś inicjatywą, nawet, no nie wiem, wymyślony jest taki pomysł, skarbonka na bramę, żeby na tych spotkaniach pominąć znów system i po prostu ludzi odpowiedzialnych, nie wiem, z jakimś certyfikatem upoważnić do tego, że zbieramy pieniądze w gotówce, żeby znów uprzedzić ruchy, które idą w stronę, żeby pozbyć się gotówki, tak? I teraz pokazać, że nie, my tą gotówkę mamy i później pokazać, jaka część społeczeństwa jest gotowa swoją gotówkę przeznaczyć na działalność pana posła i pana otoczenia, bo też by to było takim sygnałem czytelnym dla upionego społeczeństwa, że jest jeszcze duża część Polaków, która chce dobra Polski i właśnie działa w kieszeni. Także takie moje cztery pytania, no i może jeszcze piąte, czy są podjęte jakieś kroki, żeby dopilnować wyborów, żeby tam nie było oszustwa, bo niestety te systemy wyborcze bardzo to oszustwo umożliwiają. Dziękuję. Bardzo dziękuję, ponieważ tych pytań było kilka, to już to potraktuję jako serię. Pierwsze pytanie o ruch obrony Polaków, tak. Pan powiedział, że powstał taki ruch, który łączy całą prawicę. No jakoś mnie ominął. Także być może tam są jacyś tacy mało spostrzegawczy ludzie, którzy sądzą, że ogarniają całość, a nie ogarniają. Ale szanowni państwo, niech rozkwita tysiąc kwiatów.
Ja nie mam takich inklinacji monopolistycznych i nigdy bym też nie wpadł na pomysł, żeby się przedstawiać jako twórca ruchu, który całą prawicę ogarnia. Ja ogarniam to, co tam z biedą ogarniam. No właśnie jest partia, bo jest potrzebne narzędzie działania politycznego. Można wbijać buty obcasem, ale lepiej młotkiem. I partia to jest taki młotek, prawda? Do czego służy partia? No, docelowo do wygrywania wyborów i przejmowania władzy. A po drodze trzeba robić różne takie trywialne rzeczy, typu na przykład zbiórka podpisów, rozwieszanie plakatów, banerów. I to jest trywialne. I niektórzy myślą sobie, no to jest poniżej mojej godności, prawda? Ja jestem stworzony do prawdziwej, wielkiej polityki i w związku z tym nie będę się zajmować głupstwami takimi jak, dajmy na to, zbieranie podpisów, czy tam, nie wiem, sporządzanie jakichś wymaganych przez prawo sprawozdań finansowych partii. No ale jak się tego nie zrobi, no to na przykład partia, zostaje wykreślona z rejestru. Prawda? I można oczywiście na to być obrażonym i mówić, że tu system nas prześladuje, bo nas wykreślili z rejestru, ale jeżeli gramy w tę grę, to warto w nią grać na pełnej. Wszystkim najlepiej życzę. Cieszę się, żeśmy się odnaleźli. Tu przechodzę do hipotezy badawczej, z którą ksiądz Jegomość wystąpił, prawda, czy wszyscy są tutaj jednego ducha i szczerego serca. Proszę księdza, tego nigdy nie będziemy wiedzieli, ewentualnie na tamtym świecie, ale nawet nie wiem, czy wyroki sądu ostatecznego są publicznie wszystkim ogłaszane, prawda, czy tylko podsądny dowiaduje się, prawda, jaki tam wymiar kary otrzymuje. Więc na tym świecie pełnym złości nigdy nie możemy liczyć na to, że przenikniemy, a nawet jak przenikniemy, no to przecież ja akurat na pewno nie mam możliwości takich wywiadowczych, kontrwywiadowczych, nie mam egzekutywy politycznej. Dlatego jestem skazany, i większość pewnie z Państwa, na to, żeby osądzać po owocach działania. Prawda? I myślę, że wbrew pozorom dość szybko się ujawniają, wychodzą na jaw zamysły serc wielu, no bo właśnie w toku kampanii politycznych to jest taki katalizator, taki przyspieszacz wychodzenia na jaw i zamiarów, i skłonności, i możliwości różnych ludzi. I dlatego cieszę się, że jesteśmy w tej kampanii my, Konfederacja, mając na listach wyborczych kandydatów desygnowanych także przez PJJ, lepiej późno niż wcale. Ja byłem wielkim orędownikiem nie wchodzenia na kurs kolizyjny, czyli współpracy, współdziałania politycznego. Już w poprzedniej i za poprzedniej kampanii liczyłem na to, że to się stanie już w zeszłym roku, a jak nie w zeszłym roku, to się stanie już w kampanii samorządowej. No nie stało się, bo w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Z mojej strony na pewno była pełna otwartość i dlatego jeszcze raz powtarzam, cieszę się, że Konfederacja dała wyraz swojej otwartości na różne inne środowiska. Martwię się tym, że nie była to otwartość jeszcze większa. Martwię się, że jesteśmy na kursie kolizyjnym z różnymi innymi projektami prawackimi. Czy mafie, służby i loże maczały w tym palce i czy rozbijanie prawicy jest wynikiem tylko jakiegoś nadmiaru ambicji i braku roztropności z naszej strony, ze strony polityków prawicowych, czy też jacyś inni szatani tutaj są czynni.
Czas to może pokaże, a może nie pokaże, proszę księdza. A może nie pokaże tego czas. Trzeba robić w tym, co jest. Prawda? Trzeba spokojnie się szykować, działać, no, nie ulegać takiej ekstremistycznej pokusie, żeby urządzać żniwa przedwcześnie, prawda, żeby plenić ten konkol, który tam rośnie. On ma się rosnąć do czasu i w którymś momencie się okaże, prawda, co było, co warte, co było, ile warte. Kolejne pytanie o edukację. Jak przeciwdziałać, co Konfederacja... Tak. No, ja nieskromnie chciałbym odesłać do mojego dorobku publicystycznego przeciwko państwowej edukacji skierowanego, wymierzonego. Nieskromnie chciałbym odesłać państwa i księdza również za pozwoleniem do takich źródeł nieszczęścia. Co jest aktem założycielskim tego złego systemu? No oczywiście Komisja Edukacji Narodowej, czyli XVIII-wieczny masoński projekt, pierwsza tak wielka biurokracja w dziejach Rzeczpospolitej Polskiej, wielki skok na kasę, konkretnie kasę zgromadzeń zakonnych z Towarzystwem Jezusowym na czele, no i trampolina do kariery rozmaitych szubrawców pokroju Hugona Kołłątaja, który pozostaje do dzisiaj patronem szkół, ulic, placów, nawet i wyższych uczelni. To był, mówię, szubrawiec, bo to był rewolucjonista. To był po prostu rewolucjonista. Może nie bolszewik w realiach ówczesnych polskich, ale na pewno mieńszewik. Tak? A to jest dla mnie jeden pies. Ja nie chcę, żeby Polacy byli skazani na wybór między bolszewikami a mieńszewikami. To był rewolucjonista. I ponieważ to jest patron, założyciel polskiej inteligencji, ponieważ Komisja Edukacji Narodowej jest polskiej inteligencji wskazywana jako dziedzictwo, do którego trzeba wiecznie nawiązywać i w ogóle perła w koronie chwały polskiej inteligencji, no to zła historia jest matką złej polityki. I do dzisiaj kontynuujemy ten zły, antypolski system monopolu państwowego, monopolu edukacyjnego. Zgadzam się zatem z księdzem, że nie mogąc tego monopolu obalić z dnia na dzień, tak jak na przykład monopolu ZUS-owskiego, monopolu NFZ, monopolu izb lekarskich, nie mając pełni władzy, nie jesteśmy w stanie obalić. No więc szukajmy jakichś tam luk, dziur w tym systemie i starajmy się walczyć o to, żeby przynajmniej było jakieś prawo wyboru na tym podstawowym poziomie. I tak, proszę bardzo, skoro są klasy sportowe, to jest nawet ciekawy pomysł, ciekawa konstrukcja. Skoro są klasy sportowe, to czemu nie miałoby być klas takich prymusowskich, w których trzeba odrabiać lekcje i wolno je zadawać. Dalej. Czy są uczciwi ludzie po ślub słów? Ha! Czy są uczciwi ludzie, czyli dobrzy Polacy w służbach? No wyrażam taką nadzieję, że są. Z drugiej strony przypomina mi się zawsze, jak ktoś pyta o uczciwych polityków, uczciwą bezpiekę, to mi się przypomina to tam zdanie z Dostojewskiego, że jest tu u nas policmajster, jeden uczciwy człowiek, ale prawdę mówiąc i ten świnia. Więc nie jest lekko, bo utrzymać się w tej hierarchii, nie być wyrzuconym, dajmy na to, z wojska za niezaszprycowanie, gdzieś tam się przytaić, gdzieś tam się zakonspirować, to też nie jest zdrowe. Ja liczę na to, że są dobrzy Polacy zakonspirowani. No,
traktuje jednak poważnie to państwo, to znaczy no, nie przypuszczam, żeby Konfederacja mogła nie być pod specjalnym nadzorem. W końcu ileż to jest roboty? Jest zaledwie 18 posłów, struktury są w pełni policzalne, więc mam nadzieję, że tam nad nami, prawda, jakieś argusowe oko czuwa i ja tylko się czuję bezpieczniej dzięki temu, bo jeżeli na przykład trasy, moje nazwiska, adresy, kontakty, tak, ludzi, z którymi się komunikuję, jeśli dla kogoś stanowią taką przejrzystą mapę, no to gdybym gdzieś się przypadkiem zawieruszył, to oni na pewno mnie znajdą, prawda? Gdyby tam jakieś były szykowane komplikacje w tej naszej na przykład kampanii wyborczej, no to ja zresztą o to prosiłem publicznie. Ja dzwoniłem, nawet w swoim czasie tam składałem doniesienie na siebie samego, ale też i dzwoniłem do oficera dyżurnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kiedy na przykład Mateusz Morawiecki tam insynuował publicznie, że ta Konfederacja to jakieś tam ma, prawda, z tymi Moskalami kontakty, to ja dzwoniłem do ABW i prosiłem, żeby oni ustalili, kto dezinformuje premiera, albo też jeżeli nasza osłona kontrwywiadowcza zawodzi, no to wypadałoby zwrócić nam na to uwagę, prawda? Nikt nie zwracał, nikt nie wzywał, więc rozumiem, że wszystko jest w porządku. Tak? To tak, może jeszcze na zakończenie trzy pytanka szybkie. To znaczy tu, tak, tutaj, o. Tam było jedno hasło. Seria, proszę Państwa. Tak, o, seria. Taką, tak. Krótkie, skondensowane, bo niestety ten czas jest dość nieubłagany. Seria się uczy Stronnictwo Narodowo-Wolnościowe Ziemi Myślińskiej. Chciałam zapytać, jak skończyła się interwencja pana posła, proszę Państwa, Olsztyn, Elbląg, zdjęcie ukraińskich flagi Izraelczą. Jak to się skończyło? Dobrze, proszę o kolejne pytanie. Gdzie to było? Pod Szczecinem. Gdzie ja byłem? U Marcina Sowickiego. U Marcina Sowickiego, tak. Gdzie to było? Nie w Elblągu. Nie w Elblągu. No. To znaczy, tam jeszcze są dwie osoby z tyłu. To było teraz? Dwa lata temu. Dwa lata temu już. Ja mam pytanie odnośnie ustawy 447. Co pan sądzi o tym? Dobrze, dziękuję. Kolejne pytanie. Ale też na początku chciałbym podziękować panu za wpływ, jaki pan wywiera na polską scenę konserwatywną. Być może nie ze wszystkim się zgadzam w 100%, ale... Niech pan od razu, ciekawość mnie zżera, niech pan zalicytuje coś, z czym pan się nie zgadza. Niech pan, to będzie ciekawie, niech pan zalicytuje coś, z czym pan fundamentalnie się u mnie nie zgadza. Nie, ja się z panem dużo rzeczy tak zgodzę, ale... No ale coś tam pana gryzie. Wiem, jedna rzecz mnie gryzie i ja rozumiem, że Unia, no to nie jest prawicowa rzecz, bo nie jest, bo nie oszukują się służby, że to, co pan mówi. Tylko że też troszeczkę się ma, bo pan mówił, że no jest zagrożenie ze strony Unii z jakiegoś potencjalnego tego Wehrmachtu, Eurokołozu, oczywiście. Może być zagrożenie od Ukraińców? Może być. Tylko że wie pan, o to mi chodzi, żebyśmy też no nie poszli w kierunku, że Rosja nie jest zagrożeniem, bo jest. Bo Rosja to nie jest kraj konserwatywny. Ja nie mówię, że pan twierdzi, że to jest kraj konserwatywny, bo mam na przykład znajomego, który też tak powiem sympatyzuje i sam mówił, że Rosji nie lubi. No bo nie oszukujmy się, Rosja to jest kraj, gdzie jest bardzo dużo aborcji, jest LGBT bardzo popularne, tylko tego się nie mówi. Rosja udaje jako kraj konserwatywny. Ja przypominam chociażby, że patriarcha Moskwy Cyryl, który jest agentem FSB, znaczy KGB, przepraszam, chociażby uznał, że islam jest tak samo ważny jak prawosławie. W Rosji są organizowane ekumeniczne spotkania w cerkwi, praktycznie religie są zrównane. No okej, jest... czyli rozumiem. Przepraszam, że przerywam. Spokojnie. Ale chodzi o to, żeby więcej osób jeszcze mogło zadać pytania. Czyli rozumiem, że problemem jest Rosja. Dobra. Dzień dobry, Jakub jest Michał. Mam pytanie technicznie do samych wyborów. Powiedział pan, że arytmetycznie tu się chcecie zrobić dobry wynik. Czy ewentualnie, jeżeli pan otrzymałby mandat na europosła, czy zdecyduje pan się być tym europosłem w
Brukseli, czy jednak zostanie pan tu w Polsce jako poseł? I gdzie pan widzi większą szansę, żeby swoje poglądy dalej przekazywać? Dziękuję. Dziękuję. Kolejna. Proszę bardzo. Chciałbym zadać panu pytanie z zakresu polskiego szkolnictwa, także nawiązując do zamordyzmu covidowego, który miał miejsce w tymi laty. Jako absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki doświadczyłem w tej szkole bardzo wielu przejawów nękania uczniów przez nauczycieli, sprzątaczki, wszystkich zabrań maski. Nie dał się po prostu przejść przez korytarz na spokojnie, ani żyć w tej szkole. I myślę, że ja i nie tylko ja, myślę, że szkody psychiczne naprawdę dogłębne z powodu nie tylko z daleka nauczyń, ale i właśnie tego z powodu tej szkole, gdyż pan dyrektor dosłownie próbował szczepienia na lekcjach zdalnych. Pytanie jest takie, czy pan, panie pośle, zamierza podjąć jakieś kroki w kierunku większej przejrzystości polskich szkół, a także niezależności, bo sądzę, iż pan dyrektor raczej sam sobie tego nie wymyślił, tylko poszedł z prądem innych zdradzieckich zachowań. Dziękuję bardzo. To jeszcze może na koniec ostatnie pytanie. Ja mówię, patrzę do kolegi od Unii Rosji. Takie pytanie, czy dobra, to pan poseł Polskę w Brixie. Dzień dobry. Ja mam pytanie odnośnie imigracji, bo dużo się mówi o tym, że po sprzeciwie wobec imigracji z krajów obcych nam kulturowo, jednak praktyka pokazuje, że wielu tych imigrantów, nawet jeśli te państwa, z których przybywają, są chrześcijańskie, nie stosuje się do tych wartości chrześcijańskich, wielu się od nich, prawda, odchodzi. Więc mam tutaj pytanie, czy stanowisko Konfederacji jest takie, że będzie ona sprzeciwiać się ogólnie imigracji, czy tylko imigracji z terenów, prawda, obcych nam kulturowo, religijnie. No i to jest właśnie moje pytanie. Dziękuję. To tak, może w międzyczasie. Ja się nazywam Popiel Karol i jestem przewodniczącym Koromy Młodych Okręgu Chrzanowskiego. Jeżeli ktoś tutaj z państwa obecnych ma od 13 lat w górę i od 26 lat w dół, zapraszam w międzyczasie do rozmowy. Jestem tutaj przy wejściu, aby może dołączyć do naszych struktur i działać razem z nami. Przekazuję głos panu posłowi. A jeszcze tam ktoś szykował się do zadania pytania, ale nie zdążył go zadać. Tak? To byłoby ostatnie. Tak, pani kolego, pani Karolu? Tam ktoś się jeszcze chciał zadać. O, pan. Tak. Bardzo proszę. Tutaj. Mikrofon dostanie. Paweł Rutka z Myślenia. Chciałem zapytać, czy w ogóle jest szansa, żeby rozbiła się ta przeprawica? Co trzeba zrobić? Bo niestety, ale wyznawców PiS-u się nie da przekonać. Życie. Nie da się. Życie. Czy jest coś, mówi się w kuluarach, że to pędy, że to... Bo trzeba prawica, ja tu się zgadzam z posłem, że to jest tak naprawdę lewica. Dziękuję. Dziękuję za pytanie i teraz po kolei. Jak skończyłaś interwencja? Tak, to pani wspomniała akcję w Goleniowie, w zachodniopomorskim. No cóż, tam zabarykadowano przed nami wejście do tego gabinetu, z którego zwisała flaga obcego państwa. Jak państwo pamiętacie, nawet w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej były przez półtora roku eksponowane flagi obcego państwa i one nagle jednego dnia zniknęły, kiedy zaczęła się kampania wyborcza i kiedy PiS zaczął raptownie przeprowadzać taki lifting wizerunkowy. Wcześniej nie mogliśmy się doprosić o to. Kolega Roman Fritz, notabene ze Śląska, nasz kandydat, przypominam, drużyna Brauna na Śląsku, Roman Fritz. Tak, to jest ten człowiek, przedsiębiorca z wieloletnim stażem, który bronił polskości Śląska przed Ślązakowcami gadką śląską, gwarą, przemawiając w Sejmie.
Roman Fritz to jest też ten pogodny, zawsze uśmiechnięty człowiek, który w telewizji powiedział ostatnio, że nie ma nic przeciwko osobom RTV i AGD. Jest bardzo tolerancyjny. Takich mamy kandydatów. Takich mamy kandydatów. Roman Fritz, członek Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz ambasador pełnomocny, którego już znają i on zna kolegów naszych prawaków w różnych innych państwach europejskich. No więc co, nie byliśmy w stanie naszymi interwencjami z punktu przywrócić normalności ani w sprawach pandemicznych, ani w sprawach wojennych, w sprawach ukrainizacji, banderyzacji, holokaustyzacji, tak, polskiej przestrzeni publicznej, ale czas oddaje nam sprawiedliwość. Szybciej niż mogliśmy tego się spodziewać, szybciej niż mogliśmy na to liczyć. Więc myślę, że to miło, że pani to wspomina i to jest właśnie dowód na to, że myśmy się nie pomylili, że w fundamentalnych sprawach się nie pomyliliśmy. Ostrzegaliśmy to, że nie mogliśmy zaradzić złu w każdym przypadku. No to dlatego, że mało nas, mało rąk do pracy, ale z państwa pomocą będzie więcej. Ustawa 447. No proszę państwa, tutaj bez żadnej ustawy 447 zaszły już i dalej zachodzą pewne procesy transformacji i przekształceń własnościowych, niekorzystnych dla Polaków. Te przekształcenia własnościowe to są między innymi kamienice krakowskie, ale nie tylko, które zostały przez różnych łebskich adwokatów odzyskane, bo przedstawili notarialne tam, prawda, poświadczenia własności, własnoręcznie podpisane przez jakichś 130-letnich Żydów, którzy się odnaleźli cudownie w Ameryce albo w jakichś innych krajach. To są przekształcenia własnościowe, które bez żadnego aktu 447 zostały tutaj przeprowadzone. Takim przekształceniem własnościowym jest przekazanie Żydom w środku Warszawy poważnych gruntów, pobudowanie na nasz koszt i na nasze utrzymanie do końca świata poważnej infrastruktury, ośrodek POLIN, antypolska propaganda szerzona przez ten ośrodek, w Oświęcimiu dostęp z barwami narodowymi, z flagą biało-czerwoną, jest pod specjalnym nadzorem i jest reglamentowany, no to jest de facto oddawanie polskiej suwerenności na raty, ponieważ tworzone są pewne strefy eksterytorialne. Tworzone są strefy, nad którymi najwyraźniej władztwo państwa polskiego nie istnieje. Tak? Kto inny tam rządzi? No i temu też się sprzeciwiam i uważam, że polski rząd zaświadczyłby, dałby państwu znać, że jest i że poważnie się zabrał do rzeczy, gdyby z dnia na dzień, co naprawdę jest proste, bo to jest jeden podpis na kartce A4, gdyby zakończyła swoją pracę Międzynarodowa Rada Oświęcimska, Rada Programowa Ośrodka POLIN i gdybyśmy tak z dnia na dzień powiedzieli sobie jasno wobec całego świata otwarcie, że ani złotówki więcej na antypolską, żydowską propagandę, notabene wspomaganą i przez Niemców, i przez Anglosasów, i przez Moskali od czasu do czasu wspomaganą żydowską, antypolską propagandę. To, że oni taką propagandę szerzą, to oczywiście mnie to nie dziwi, bo na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, ale takie minimum przyzwoitości to, żebyśmy my tej antypolskiej propagandy z własnych kieszeni przynajmniej nie finansowali, prawda? I powtarzam, to jest proste. To jest proste. To trzeba tylko nie przejmować się tym, że rozlegnie się oczywiście potępieńcze wycie. Ale słychać wycie
znakomicie, prawda? Jakby państwo polskie wróciło, to by tak zrobiło. Co tam dalej? Proszę pana, pan mi tutaj udzielił korepetycji z tego, jak wraża Rosja, jakie ma rozliczne kłopoty, i ja bardzo chętnie rozszerzę ten wykład. Tak, oczywiście. Moskale mają niewąskie problemy, zwijają się demograficznie, my też notabene zwijamy się demograficznie. Są wyniszczeni od czasów sowieckich, oczywiście, przez wódę i aborcję i mają problem. Ale wie pan, ja nie jestem od rozwiązywania problemów Rosjan i ja nie odpowiadam przed państwem, przed Bogiem i historią za to, kogo tam, dajmy na to, wybierają sobie, czy Rosjanie, czy Amerykanie na swoich prezydentów. I najważniejsze dla nas jest, żebyśmy przestali ulegać takiemu, proszę pana, szantażowi, że jeżeli mamy działać politycznie, publicznie, no to musimy zawsze zacząć od wygłoszenia takich rytualnych zaklęć, mianowicie jak bardzo Rosja jest wraża i jak nam zagraża. Bo to jest rytuał i pan sam tutaj zaangażował się w ten rytuał, bo pan się o mnie martwi, że ja jakoś tak niedostatecznie najwyraźniej podkreślam moją świadomość tego, że państwo rosyjskie ma rozmaite deficyty i ma rozmaite defekty. Ma, ale proszę pana, ja nie muszę o tym mówić, tak samo jak na przykład nie wszedłem tutaj i nie zacząłem od tego, że aktualny prezydent amerykański Biden jest zbrodniarzem wojennym. No jest. Sam się tym chwalił się, tak, że to ja, Biden, doprowadziłem do bombardowania tych mostów tam w Jugosławii. Zbrodniarz wojenny, prawda? Ale nasza chata z kraja i nie uprawia się polityki międzynarodowej przez nominowanie wszystkich dookoła na zbrodniarzy. To Amerykanie robią właśnie taką politykę, że oni odpytują wszystkich z tego, jak tam demokracja u nich. I oni mają za cel swojego państwa propagowanie demokracji na całym świecie. Ja nie biorę takiego ciężaru na swoje barki. Ja szczerze mówiąc nie czuję się obowiązany do tego, żeby dbać o to, jak tam w Chinach czy na Filipinach, jak się ludzie rządzą. O to dbał przez wieki, no na przykład Kościół katolicki wysyłał bezbronnych notabene zupełnie misjonarzy na krańce świata i oni tam zmieniali świat na lepsze. Znikało sukcesywnie niewolnictwo, znikały ofiary z ludzi, znikała legalność dzieciobójstwa, starcobójstwa, znikało, zda się magicznie, za dotknięciem, tak? Dotknięciem ludów, narodów świata przez doktrynę katolicką, przez mszę świętą, znikało przymuszanie kobiet do małżeństwa i to się działo bez najazdów, bez podbojów, bez armii. Nie z tego, że tam, prawda, papież z Rzymu odpytywał z demokracji wszystkich tam, prawda, władców dookoła. I to jest cywilizowany, naturalny sposób wpływania na kształt tego świata. I to jest dobre i zbożne. Natomiast nie bądźmy my przy naprawdę skromnych naszych siłach, możliwościach, trwonionych niepotrzebnie na różne nie nasze wojny i nie nasze projekty, nie czujmy się ani upoważnieni, ani wezwani do tego, żeby zbawiać całą galaktykę. Ja jestem przez państwa zakontraktowany, jestem raz zobowiązany, poczuwam się do moich obowiązków patriotycznych, ale dwa, jestem zobowiązany całkiem urzędowo, bo państwo mnie wybraliście na posła, może wybierzecie na europosła i do moich spraw nie należy, proszę pana, reformowanie Moskali.
Do moich spraw nie należy reformowanie ani Niemców, ani uwaga Żydów, tak długo, jak długo nie wchodzą nam na głowę. No ich kłopot jest taki, że oni nie mogą się powstrzymać od tego i że generalnie to uważają za swoją misję. Ja nie jestem od tego, żeby Amerykanów oświecać, kogo sobie tam mają wybrać na następnego prezydenta, bo zresztą prawdopodobnie z naszego polskiego punktu widzenia to jest jeden pies, niestety. Ja jestem od tego, żeby w Państwa imieniu ujadać w Waszych sprawach. A jakie są Wasze sprawy? Wasze sprawy są takie, czy rachunek Wasz najbliższy za prąd będzie niższy czy wyższy. Czy utrzymacie swoją chałupę, mieszkanie, czy jaki tam macie metraż, czy też zostaniecie wywłaszczeni na raty pod pretekstem termomodernizacji, czyli eurokołchozowego domiaru klimatycznego. To są sprawy, w których ja się czuję obowiązany ujadać. Czuję się obowiązany ujadać w polskim interesie i dlatego nie czuję się zobowiązany za każdym razem zaczynać od rytualnego składania, wyznania wiary w kto jest zbrodniarzem wojennym i kto się rządzi demokratycznie, a kto się rządzi niedemokratycznie. Ja proszę pana, owszem, jako reżyser dokumentalista bywałem w różnych krajach obcych, bywałem i w Stanach Zjednoczonych i Ludowej Republice Kanady i obserwowałem ich drogę do zniewolenia, czy inaczej przyspieszenie na tej drodze do zniewolenia. I bywałem w Rosji i na Białorusi jako reżyser, dokumentalista. Ja potrafię odróżnić system Gułag od systemu McDonald's. I nie mam problemu z jakimiś wyborami. Ale te wszystkie rzeczy nie mają nic do rzeczy, ponieważ fundamentalne jest to tylko, żebyśmy pilnowali tego zasadniczego rozróżnienia. Państwo polskie jest polskie, a nie jakieś inne. I nie ma ani komunii dusz na wschód, ani na zachód. Nie ma zbieżności interesów i jednej linii politycznej z żadnym innym państwem. Gdyby tak było, to byśmy już prawdopodobnie tworzyli jakąś Unię, prawda, serdeczną. Ale nie. Więc jeżeli zaczyna nam się to mylić i minister spraw zagranicznych mówi mi, że chyba nie mam nic przeciwko, że jego wiceminister ma paszport brytyjski, a zastępca szefa Komisji Służb Specjalnych mówi dziennikarzowi, że nie widzi problemu w tym, że służby naszych sojuszników działają na terenie Polski, bo sojusznicy jak coś wykryją, to na pewno się podzielą, no to właśnie najwyraźniej elita polityczna, łże-elita, elita pożal się Boże, przestała odróżniać państwo polskie od innych bytów. Tak? Jeszcze tak powiem panu. Co to jest państwo i co to jest polityka i co to jest rządzenie? To jest system rozpoznawania swój obcy, to jest system miar i wag, warto, nie warto, opłaca się, nie opłaca się, korzystne, niekorzystne. Władza, rządzący mają taką odgrywać rolę, mają być takim papierem lakmusowym i wykrywaczem, takim radarem, swój obcy. I widzicie państwo, to jest chyba ewidentne, że ci, którzy stoją dziś na narodu czele, albo nigdy nie mieli, albo wyłączyli ten system, swój obcy, albo go tam rozbili młotkiem nawet, prawda? I zaprosili towarzyszy amerykańskich, tak jak wcześniej Czekiszczak z Jaruzelskim utrzymywali towarzyszy moskiewskich, tak, w specjalnych tam doradców mieli. Tylko tyle, że porównanie wypada na niekorzyść, bo za czasów tej komuny, którą ja pamiętam, to w MSW był taki konkretny jeden pokój, gdzie siedzieli doradcy z KGB, tak zwani doradcy, a teraz towarzysze amerykańscy CIA, DIA mają, jak słyszę, dostęp do gabinetów ministrów i innych gabinetów bez pukania w niektórych przypadkach. No, więc niech pan się rozluźni.
Niech pan się rozluźni, niech pan się nie martwi tym, że jak rozmawiamy o naszych polskich sprawach, to nie zaczynamy od na Moskwę, ani na Waszyngton, tak? Dlatego, że prawdopodobnie tam nie dolecimy, nie dopłyniemy i nie ma takiej potrzeby. Ze strony Rosji, czy słyszał pan o jakichś roszczeniach terytorialnych albo finansowych? Ja nie słyszałem. Dobra nasza. To jest dobry punkt wyjścia. Nie ma roszczeń terytorialnych, nie ma roszczeń finansowych. W porządku. To jest dobry punkt wyjścia. Czy są natomiast roszczenia finansowe i terytorialne z innych stron? Oj, są, tylko akurat z tych stron, które są nam przedstawiane jako bezalternatywny nasz sojusznik i obiekt koniecznej troski narodu polskiego. Mianowicie to akurat z Kijowa i ze Lwowa wysuwane są roszczenia terytorialne wobec Polski. Ukraina za San i może nawet do Krakowa, a w Krakowie to już nawet tam będzie gmina ukraińska, bo właśnie w następnych wyborach Ukraińcy po prostu demokratycznie wygrają, przynajmniej w niektórych dzielnicach. Roszczenia finansowe, no to było pytanie o 447. O, to akurat nie Moskale. No. Nie przeniesiemy, jeszcze jedna rzecz, nie przeniesiemy, proszę pana, no to już mówię takie rzeczy, jakie tylko ruscy agenci mogą mówić, tak? Że kto się boi, niech zatka sobie uszy i jeszcze z głośnym krzykiem rozedrze szaty, ale uwaga, mnie się zdaje, że nie przeniesiemy Polski na Księżyc. To pierwsza rzecz. Nie przeniesiemy na Księżyc, nie transplantujemy, nie wyślemy Polaków na Madagaskar, bo nawet nie chcemy. Nie chcemy, chcemy tutaj być. No to teraz pytanie jest takie, czy wyślemy Moskali na Księżyc? Czy wyślemy Niemców, Czechów gdzieś, przesiedlimy, dlatego że od czasu do czasu są dla nas niewygodni? No nie, prawda? Tak nas Pan Bóg położył tutaj na globusie i to, co zacząłem słyszeć w ostatnich latach, że warunkiem pomyślności Polski jest bezapelacyjne zwycięstwo Zełenskiego nad Putinem, no to jest po prostu anglosaska i żydowska propaganda, którą znam z poprzednich wieków, bo mam długą pamięć historyczną i pamiętam, jak byliśmy sadzani na lewe sanki. Ja pamiętam, jak byliśmy sadzani na lewe sanki i w wieku XVIII i XIX, jak nam rozpętywano różne majdany, zwane dla zmylenia naiwnych polskich patriotów powstaniami. Ja to pamiętam i dlatego się nie godzę na politykę szczucia, na politykę nierealistyczną. I jeszcze jedną rzecz powiem, pani Magdo, że cele polityki moim zdaniem powinny być realistyczne. Powinny być realistyczne. I teraz jeżeli państwo polskie formułuje cele polityczne nieosiągalne przez nie same, taki cel jak na przykład do zwycięstwa. Będziemy wypłacać Ukraińcom socjal aż do zwycięstwa Zełenskiego nad Putinem. Bo ja pytałem o to szereg razy w Sejmie, jak wchodziły te kolejne ustawy Ukrainiec Plus. Mówiłem, jak długo? Na moment załóżmy, że odkładamy na bok kontrowersyjność całej waszej polityki podżegania do wojny, ale powiedzcie mi tylko, jak długo? I zawsze była lekceważąca, buńczuczna odpowiedź, że do zwycięstwa. I wtedy pytałem, ale co będzie kryterium tego zwycięstwa? Jaka linia demarkacyjna, jaki stan, nie wiem, w budżecie winien, ile winien, ile ma? Nie było nigdy na to odpowiedzi. Więc myślę, że możecie państwo zgodzić się ze mną w takiej kwestii, że cel zwycięstwa Ukrainy nad Rosją nie jest osiągalny siłami państwa polskiego. Ja abstrahuję w ogóle już od tego, czy to ma sens, czy to jest sensowne, żeby państwo polskie zajmowało się tym, kto w tamtej wojnie zwycięży. Ale na pewno jest to nieosiągalne siłami państwa, wojska polskiego, polskiego aparatu państwowego. I jeżeli my taki cel sobie postawiliśmy i uzależniliśmy naszą politykę wewnętrzną od osiągnięcia tego celu, no to co to oznacza? To oznacza, że naród polski został wzięty na zakładnika decyzji, które podejmie ktoś inny. Angole, Amerykanie, Eurokołchoz,
Żydzi, Ukraińcy, Moskale, ale nie my, ale nie my. I temu ja się też sprzeciwiam. Ja się sprzeciwiam wytyczaniu takich celów, takich scenariuszy politycznych, których my sami nie jesteśmy w stanie zrealizować, a zatem nie powinniśmy od tego uzależniać biegu naszych wewnętrznych spraw państwowych i tego na przykład, od kogo kupujemy ropę, gaz, tak? Jakie programy gospodarcze, energetyczne realizujemy, bo to oznacza, że Polacy są zakładnikami cudzej racji stanu, cudzego interesu narodowego. I tak wykorzystałem pana pytanie do tego, żeby wygłosić moje credo, że ja się sprzeciwiam braniu Polaków na zakładników cudzej polityki. Czy ucieknie pan do Brukseli? Czy ja ucieknę do Brukseli? No to minister Kosiniak-Kamysz ma plecak ucieczkowy. Ja ewentualnie... Tak, bo na Allegro się po prostu pisze plecak ucieczkowy i wyskakuje szeroka oferta. Nikt nie pisze plecak ewakuacyjny, bo to jest za długie słowo, tak? Zagraniczne, skomplikowane. Plecak ucieczkowy. Więc ja nie jestem posiadaczem takiego plecaka. Może to jest z mojej strony przejaw braku roztropności i przewidywania, ale ja po prostu jestem zaangażowany w to, co robię i jeżeli państwo mnie wyślecie do Brukseli, to, bo tu dwa pytania się pojawiły, jakby jedno, czy ja na serio wezmę ten mandat i czy będę go używał, tak, zamierzam go używać na serio. Między innymi ten mandat upoważniałby mnie, do tego, żeby zabierać głos na posiedzeniach Komisji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie Przywiejskiej. Tak, mandat eurokołchozowy do tego upoważnia. Upoważniałby mnie do tego, żeby występować na posiedzeniach organów władzy wybieralnej w moim okręgu, więc na przykład w mieście Krakowie czy mieście Myślenicach. Też by mnie do tego upoważniał. I ja zamierzam na serio korzystać z tego mandatu. Państwo widzicie, że starałem się, żeby ten mandat mój sejmowy, poselski, żeby się nie pokrywał kurzem gdzieś tam odłożony na półkę. I tak samo nie chcę mojego mandatu eurokołchozowego, gdybyście państwo mi go dali do ręki, nie chcę go odkładać gdzieś ad acta, chcę go używać. Ale proszę pana, z całą niedokładnością porównania, ja kiedyś już takiego wyboru dokonałem, to znaczy w latach 80. Poważna część mojej najbliższej rodziny znalazła się na emigracji. Chociaż nie od razu jeszcze rozumieliśmy, że to będzie emigracja. Moi rodzice mieszkają rodem ze Świętokrzyskiego, oboje, ale mieszkają w Stanach Zjednoczonych od lat 80. No i ja miałem, i moja młodsza siostra tam mieszka, i jej córki, i ja miałem okazję skorzystać z takiego okna możliwości, ale byłem młody i głupi i wydawało mi się, że tu jest akcja i tu jest ciekawie. I wróciłem na moje studia polonistyczne wtedy na Uniwersytecie imienia Bolesława Bieruta jeszcze we Wrocławiu. Taki był uniwersytet. No i nie pomyliłem się. Była akcja, było ciekawie. Temu zawdzięczam to, że bieg polskich spraw publicznych obserwowałem online, tak, jeszcze w epoce przedinternetowej i na własne oczy widziałem i widziałem to na przykład, to jest niezapomniane wrażenie, przepoczwarzanie się różnych ludzi, wie pan, w ramach transformacji ustrojowej. To są rzeczy, których bym z mediów, z telewizji, z gazet, z książek tego bym nie wyczytał. Różne rzeczy widziałem na własne oczy. I na ten przykład się powołując, mówię panu, że nie musimy tutaj tak rozważać tego hipotetycznie, tylko ja praktycznie, wie pan, ja się interesuję Polską, bo mnie się tu podoba, bo klimat jest optymalny, prawda, jest trudno w zimie zamarznąć, trudno latem dostać udaru słonecznego, trzeba być bardzo nierozsądnym, żeby się to stało, więc to jest miejsce, które mnie interesuje i dlatego nigdzie się tam trwale nie wybieram. Praca w parlamencie eurokołchozowym nie jest wykonywana poprzez spędzanie 100% czasu w Brukseli czy Strasburgu. Następne Ostatnie pytanie. Czy Konfederacja sprzeciwia się
imigracji, czy tylko imigracji? Tak, no właśnie. Tutaj są różne... Ja się nie wypowiadam za całą Konfederację, dlatego że Konfederacja to jest takie piękne stworzenie, w którym różne formacje i różne koncepcje polityczne mogą być realizowane. I nie ma u nas, proszę pana, jednego Führera, jednego programu i jednej polityki. Jesteśmy w zasadniczych sprawach, mamy wspólnotę przekonań. No właśnie wszyscy chcemy, żeby istniało państwo polskie, ale to niekoniecznie jest tak, że mamy codziennie ten sam przekaz, który tak jak w innych partiach dociera do nas jakimś jednym SMS-em z jakiejś centrali, z biura prasowego. Różne rzeczy, chwała Bogu, będąc w Konfederacji, robimy różne polityki, uprawiamy. I co do imigracji, ja mogę mówić za siebie, że niestety nie podzielam takiej naiwnej wiary w to, że każdy może do Polski przyjechać i tutaj nawet bez socjalu, jak będzie pracował, to się jakoś ogarnie i ucywilizuje. Nie podzielam takiej wiary. I byłoby bezpieczniej, gdyby decyzje o tym, że przyjmujemy kogoś na przykład do roboty, bo o socjalu to nie mówię w ogóle, to już powiedziałem, ani złotówki z podatków Polaków na to, żeby rozwiązywać cudze problemy życiowe, niezależnie od tego, czy to jest ktoś za granicą, czy to jest ktoś, kto do nas przyjechał. Sprzeciwiam się także, dłuższy osobny temat. Więc gdyby tylko były to indywidualne decyzje podejmowane na przykład przez polskich małych, średnich przedsiębiorców, kto tam jest im potrzebny do roboty. Ale niestety to są decyzje podejmowane też przez firmy większe, korporacyjne, w których mamy już po prostu pełną anonimowość, bezwyznaniowość i ponadnarodowość. I w związku z tym jest to wstępowanie na tę samą ścieżkę, na którą wstąpiły kraje zachodu, północy i południa Europy i nie chcemy chyba tego samego. Nie chcemy płonących przedmieść, nie chcemy dzielnic, do których policja może wjechać tylko samochodem pancernym, więc na wszelki wypadek w ogóle nie wjeżdża, prawda? Nie chcemy w Polsce scen z Malmö szwedzkiego, z przedmieść Paryża czy z wybrzeży włoskich. No ale tu wkracza eurokołchoz i każe nam płacić za głupoty, które porobili inni nieszczęśnicy zamieszkujący kraje wcześniej wzorcowego zachodu, liberalnych demokracji zachodnich. Nie chcemy powtórki, dlatego trzeba dmuchać na zimne. Ale też trzeba mówić, że największym polskim problemem jest zwijanie się demograficzne, że bez wojny, okupacji, bez rozbiorów, bez bombardowań dywanowych Polacy schodzą ze sceny dziejowej, dlatego że w zbyt małej liczbie rodzą się polskie dzieci, a zbyt wcześnie umieramy. PiS skrócił Polakom życie średnio o 2,5 roku, zdaje się, średnia statystyczna prognoza naszego życia. Za ostatnie lata, te pandemiczno-wojenne, to jest skrócona perspektywa życia. I co jeszcze na ten temat? Ideologia? Ideologia szkoła. Ciekawe pytanie. No to jednak jest zaproszenie do dłuższej wypowiedzi, od której się już uchyliłem, odsyłając do moich publikacji i pogadanek na temat zła systemu scentralizowanej, upaństwowionej edukacji. No, okazuje się, że to jest system, który służy przede wszystkim wychowaniu do konformizmu wobec systemu. Po to są szkoły w Polsce i w szerokim świecie, żeby się dzieciom zdawało, że nie ma życia poza demokracją, że nie ma życia poza eurokołchozem, że legalizacja dzieciobójstwa i tolerancja, której będą nas uczyć zboczeńcy, że to są jakieś wzorce cywilizacyjne. No, taka jest praktyka. I ja chciałbym Polski, która
zabezpiecza Polaków i na tym poziomie biologicznym życie jest bezpieczne w naszym kraju. Tego bym chciał, ale tego nie będzie, jeżeli będą dalej mieli tutaj władzę, ludzie, którzy legalizację rozszerzoną dzieciobójstwa podnieśli jako sztandar wolności, prawda? Jeżeli sodomici będą propagować swój niezdrowy tryb życia manifestacjami na głównych ulicach naszych miast królewskich i stołecznych. No o to trzeba zadbać. Szkoły, zgadzam się, że to jest najważniejszy front walki i proszę zobaczyć, że masoneria świetnie to wiedziała. Masoneria świetnie to wiedziała i zaczęła od tworzenia Komisji Edukacji Narodowej po to, żeby ostatecznie obalić stary reżim, koronę polską, strącić i żeby pobudować i u nas, i wszędzie indziej republiki. Ale to jest pewnie, to jest temat na osobne spotkanie. Autoryzacja gaśnic. Teraz homologacja gaśnic może nastąpić. Nie jest to oczywiście obowiązkowe. I jeszcze na koniec ogłoszenie parafialne takie, że proszę Państwa, ponieważ niektóre parę osób mnie o to pytało, chciałbym powiedzieć, że film dokumentalny Gierczwałt 1877 Wojna Światów będzie miał premierę, jeśli nie będzie wojny i meteoryt nie spadnie, to będzie miał premierę jeszcze tego lata.